Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, to jest już 24 odcinek z Wiedźmina 2, Zabójcy Królów. Okej, myślę, że już pozbieraliśmy wszystkie nieśmiertelniki. O, ja oczywiście musiałem coś znowu podnieść, nie ten teges. O, kurde, no buty wyrzuciłem, jaki ja jestem tępy. Chwileczkę, o, moje buty. Chciałem wyrzucić co innego kompletnie. Teraz zakładaj, a to masz wyrzucić. Jakieś różnice są między tymi spodniami? O, są! Są różnice. Wszystko lepsze. Zakładamy, zakładamy. Jeb, dziękuję. I zmienione. Nieśmiertelniki. Trofeum z kaczerba. Epicko. Plus 8 do zbroi. Ale jest żywotność plus 50, więc... Nie, skaczerba się sprzeda. Krew trupa. Jadę. Coś jeszcze takiego wartego uwagi? Myślę, że chyba już nic. Gnijące mięso jako przynęta. Mamy tylko 3 pułapki na harpie. Trochę mi się... Znowu jestem obciążony. Co jest zgrane? Coś muszę wyrzucić, no. My to po prostu... Boże... Co ja muszę wyrzucić, żebym mógł po prostu... No chyba ten młotek wyrzucę. No właśnie, tylko mi przeszkadza. Ja mam tu zbroję plus 1. Tu są zbroje plus 2. Plus 1. Kurczę, co by tu wziąć? Wyśmienite ciężkie spodnie. No ale one mają tutaj mniejsze właściwości właściwie. No właśnie, one mają tu lepsze. Tak w miarę. To powrzucam te gówna. O, już nie jestem obciążony. Tu są te wzmocnienia, których nie sprzedaję, bo one się na przyszłość przydadzą. Ale muszę z nich korzystać, bo to jest po prostu też masakra. Kartacz mi się już nie przyda. No wyrzuciłbym ten syf. Ale zostawiam go też. Na przyszłość. Dobra. Możemy iść. Bo tu już też nic nie ma. Okej, możemy stąd znikać. Nie mamy kota, dlatego trzeba będzie, wiecie, chodzić na ślepo. Muszę patrzeć bardziej na mapę niż na samego Geralta. Ponieważ to mi daje jakby... Oho. I teraz... Zostać na... Wrócić na powierzchnię, czy zostać? Bo ja bym raczej wrócił na powierzchnię. Jeszcze do kopalni i tak pójdziemy, bo tam są te... Dobra, Geralt. Wygląda na to, że już posprzątane. Dzięki za pomoc, Zoltan. Nie ma o czym gadać. Zabawa była przednia. Do ślizania się po dupach, czas napić się wódki. A ja najpierw sprawdzę, czy moje hendozonko jeszcze czeka. Spokojnie. Tylko nie dup za ostro, żeby ci sił zostało na wódkę z kompanami. Tak, za elfkami to latać by potrafił, ale żeby się napić wody. O, jak Zoltan ostrzy miecza. Niczym, kurde, szczotkę do zębów. Okej, teraz trzeba porozmawiać, ale... Nie, nie w tym rzecz. Jest znowu jakaś kacka. Wiedźminie, o co chodzi? Dobry. Pamiętam, że szukałeś czarodziejki Filipy. Udało mi się ją w końcu złapać. Jest już w swoim domu. Dzięki. Dzięki. O, przyszedł, kurde. Z złotym łańcuchem. Zaciąłeś się, Geralt. Dobra. Teraz bym pooddawał te pierdoły, ale jeszcze pójdę do takiej jakiejś Felicji Cori. Gdzieś ona jest. Tylko chyba raczej w takiej części... Ale idziemy już tutaj, skoro mamy już tu drogę. To możemy przecież wejść. Co jest? Ale cutscenka. What the hell? Nie przeszkadzam? Nie w porę jestem? Dzień dobry. Yo. Słucham, Wiedźminie. Kim była ta dziewczyna? To Cynthia, czarodziejka na smyczy. Urocze.
Używacie kagańcu? Smycz oznacza połączenie między czarodziejem i jego pomocnikiem. Sformułowanie niefortunne, przyznaję, ale dobrze oddaje stan rzeczy. Cynthia korzysta z mojej mocy, moich zaklęć. Jest przekaźnikiem. A przy okazji uczy się. To wygodne i nie ma w tym nic uwłaczającego poza określeniem. Ale nie przyszedłeś tu, by rozmawiać o Cynthii. Pewnie. Dobra, zaraz, to masz tutaj... Zaraz, nieśmiertelnik. Znalazłem nieśmiertelnik. Doskonale. Ale czekaj. Chciałeś o czymś porozmawiać? Tak, jeszcze spokojnie. Wspominałeś, że do leku dla Saski potrzebny jest jakiś magiczny obiekt. Masz pomysł, gdzie zacząć poszukiwania? Jak dobrze wiesz, magiczne przedmioty nie leżą pod płotem. Szczęściem to miejsce ma przeszłość. Bitwa upiorów, kaźń Sabriny Glewizik, opuszczona kopalnia. Liczyłem na konkrety. Nie każę ci chodzić z różdżką i szukać zakopanych skarbów, ale wykaż, proszę, trochę inwencji. A najlepiej porozmawiaj z miejscowymi. Starosta Burdon zna tu każdy kamień. Może zaczniesz od niego? Czemu by nie? O, i mamy w pogoni za magią. Zajebiście. Hola. Chciałeś o czymś... Ta, jeszcze. Na naradzie mówiłaś o artefaktach potrzebnych do zdjęcia klątwy. Tak, ale nie mogę ich teraz szukać. Sam to zrobię. Dlaczego? Mam swoje powody. Wyjaśnij mi parę rzeczy. Znasz się na klątwach krwi? A ty? To klątwa krwi 4. stopnia. Zwana również klątwą arcymistrzyni. Proszę, jestem pod wrażeniem. Problem w tym, że do tej pory myślałem, że to mit. Że takiej klątwy nie da się rzucić. To źle myślałeś. Istnieje 6 potwierdzonych przypadków rzucenia takiej klątwy. A potwierdzone przypadki zdjęcia? 1. Dokonał tego zespół czarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Findaber. Stąd druga nazwa klątwy. W jego skład wchodziła m.in. Sabrina Glewizik. Jaki ten świat mały. To nie wszystko. Klątwa, którą zajmowały się Franceska i Sabrina, miała zakończyć żywot przedstawicieli dynastii Tysenidów, władców Kowiru. Rzucił ją Rodalega Szkarłatny. Kompletne szaleniec, ale bardzo zdolny. Zaćmienie i upiory też były. Rozumiem, Sabrina zwyczajnie zerżnęła zaklęcie od tego Rodalegi. No, właśnie. Plagiat, zajebiście. Dostała pewnie karę grzywny za to, że ściągała czary. Jeszcze ma wypadek. Zauważyłaś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Większość znikała po zetknięciu z aurą żywej osoby. Myślę, że moc klątwy wypacza duchy poległych w bitwie i zmienia w draugiry. To jakaś wiedźmińska, fachowa nazwa upiorów? Demonów. Draugiry to demony wojny, powstają na polach szczególnie krwawych i zajadłych bitew. To skondensowana żądza mordu i nienawiści. Można je zabić konwencjonalnymi środkami? Wystarczy srebrny miecz. Ale póki klątwa działa, będą się pojawiać nowe. To duchy żołnierzy są kluczem. Gdyby udało się odwrócić bieg bitwy. Do tego właśnie będziesz potrzebował symboli wojny należących do poległych w bitwie. To proszę mi je daj. Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magicznie i związane z poległymi w bitwie. Inaczej nie zwabią duchów. To lipa. Dobra, rozejrzę się. Wystarczy, że znajdziesz symbole nienawiści i śmierci. Ja zajmę się resztą. Wolałbym odwagę i wiarę. Nie marudź. No, Wojtek, zobaczy, nie marudź. Co da się zrobić. Zdaje się, że Cecil wie wszystko o okolicy. Doświadczenia Franceski i jej zespołu mogą nam w czymś pomóc? To dzięki niej wiem o symbolach i specyfice działania klątwy. Wyjaśnij. W końcu to ja mam nadstawiać łuba. Będziesz musiał przeżyć bitwę i w odpowiednim momencie zmienić jej przebieg. Nie wiem dokładnie, co się wydarzy. Nikt tego nie wie. Rozejrzę się za artefaktami. Co tu się wydarzyło 3 lata temu? Henselt uderzył na Edirn, ale połamał sobie zęby. Nikt nie wygrał tamtej bitwy. Konflikt Sabriny Glewizik z głównodowodzącym sił Kedwen doprowadził do rozgromienia obu armii. Ogniste kule zamieniły pole bitwy w płonący grobowiec. Henselt oskarżył Sabrinę o użycie zakazanej broni. A ta przekleła Henselta? Tak sądzę. Podejrzewam, że ze względu na okoliczności klątwa wymknęła jej się z... Poszła na ścięcie. Okoliczności.
Złe ułożenie gwiazd, nie ta faza księżyca. Zawsze znajdziecie jakąś wymówkę do zwykłego partactwa. Rzucała klątwę, płonąc na stosie. To jeszcze ręce gorzej. I stopy miała przybite do koła odwozu. I tak nieźle jej poszło. Dobra. To mi wystarczy. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Chciałeś o czymś porozmawiać? Jeszcze Triss. Szukam Triss. Leto zmusił ją do teleportacji w okolicy Vergen. Leto? Morderca Foltesta, być może również Demavenda. Pomożesz mi ją odszukać? Oczywiście. My, czarodziejki, musimy trzymać się razem. Mamy zbyt wielu wrogów. We Flotsam Triss łączyła się z tobą przez Megascope Shili de Tankerville. Od tamtego czasu nie miałam z nią żadnego kontaktu. Nie możesz jej namierzyć? Megascope reaguje na aurę danej osoby. Gdybym miała coś, co należało do Triss, mogłabym ją zlokalizować. Mamy chustę. Byłeś z nią blisko, więc może masz coś takiego. Mam chustę Triss. Dowiedziałeś się czegoś? Była tutaj. Leto zmusił ją do teleportacji. Dlaczego? Jest kilka prostszych sposobów podróżowania. Dwóch kompanów Leto, prawdopodobnie odpowiedzialnych za śmierć Demavenda, ukrywało się wśród Skojatel. Gdy we Flotsam wyszło na jaw, że królobójca chce się pozbyć Jorveta, ten kazał ich sprzątnąć. Leto musiał dotrzeć do komanda przed elfimi posłańcami. Jedynym sposobem była teleportacja. Rozumiem. Triss chciała się przenieść do mnie, ale nie trafiła. Wylądowali w wąwozach. Co dalej? Leto zostawił ją ranną w wąwozie. Yes. Pewnie myślał, że urozmaici trollowy jadłospis. Wspólnie z kompanami wycięli komando. Są gdzieś po drugiej stronie mgły. A Triss? Uciekła trollowi. Wszystko wskazuje na to, że jest gdzieś tutaj. Zapewniam cię, że nie ma jej w Vergen. To gdzie jest do cholery? Gdzieś w okolicy. Namierz ją. Spróbuję. To zajmie mi trochę czasu. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? Sheila kazała zabić Leto i Triss. Yes. Nie wierzę. Spotkałem najemników, którym wydała rozkaz zabicia Leto i wszystkich, których przy nim znajdą. Miała na myśli królobójców. Jesteś pewien, że wiedziała o Triss? A ty jesteś pewna, Shili? Między nią a Triss coś było. Zwykłe nieporozumienie. Być może. Znajdźmy Triss, a wszystko się wyjaśni. Potrzebuję trochę czasu. No to rób to. Co tam się dzieje? Co jest? Sprawdźmy. Coś się grubego kroi. Co się dzieje? Syna, króla Demavenda chłopi na widły chcą brać. Co? Dlaczego? Służący smokobójczyni rozpuszcza wieści, że to Stannis otruł Saskię. Chłopcy się burzy. Sami chcą wymierzyć sprawiedliwość. Żon? Gdzie książę? Nie, zabarykadował kurde, się w swojej komnacie. Tylko nie szlachta trzyma straż. Na razie chłopi czują respekt, ale gorączka coraz większa. Tylko patrzeć, jak dojdzie do walki. Wesprzyjcie nas, bo sprawa jest poważna. Biegnę zawiadomić resztę szlachty. Boż, ty w pizdu. Ty co tak się patrzysz, Geralt, dziwnie? No, zajebiście. Psy zaczęły warczeć na koty. Koty prychają na psy. Szlachcic, chłopa... Daruj sobie zwierzęce porównania i zajmij się tym. A ja spróbuję namierzyć Triss. I pamiętaj, jeśli księciu Stannisowi coś się stanie, potrzebujemy jego krwi. Pamiętam. Dobrze. A więc decyzja musi być po naszej stronie. Mamy level up. Aż 3 talenty, kurczę, trzeba wszystko wydać. Trzeba wszystko wydać. Ja cię kręcę. Dobrze, o to chodziło. Dobra. Ładujemy skilla. Tego skilla też ładujemy. Jebut. O, możemy zmutować skilla. To jest skill... Poziom żywotność plus 50, redukcja obrażeń. O, to może coś zmutujemy typowo pod to. Żywotność plus 2, żywotność plus 10. No to dajemy jeszcze ten mutagen. Jebut. Poszło. Możemy jeszcze raz zmutować? Możemy. Zajebiście. Daj jeszcze... Dobra, będzie jeszcze to. Nie można już, ale gówno. Dobra, ale przynajmniej zasililiśmy talenty. 20 level już mamy. To jest naprawdę coś już epic. Postrzeli chłopów. Chciałem co innego porobić, no. Co się nie udało? I jaki quest zawalony? Trzeba w dzienniczek. Ile tu zadań jest, kurczę. Co się nie... Z drżącym sercem. Aha, tego żeśmy nie wygali. O Jezu,
Dobra, trudno. Symbol nienawiści. Użyj pułapek na harpie. O! Trzy gniazda już żeśmy wysadzili. To dobrze. To sobie na razie odstawimy. Praca. Zawal szczeliny za pomocą kartaczy. I to musiałbym więcej kartaczy kupić, ale właśnie o to chodzi, że kurczę, nie mam tego, czego ja szukam. Musiałbym naprawdę przejść sporo dzielnic, żebym mógł coś takiego w ogóle kupić. A ten kupię co, co? Masz tu coś dla mnie, czy same gówna? Zbroja z Banard. No właśnie nad tą zbroją się zastanawiam. To ci mogę sprzedać. Gnijące mięso. Może coś bardziej, wiesz, do rzeczy. Sporo tego zielska mamy. Chwileczkę. Najpierw by było... O, właśnie. Alchemia. Trzeba będzie trochę mikstur porobić. Kota trzeba zrobić. Stwórz. Jep. Dobra, mamy trochę kotów. Jeszcze możemy sporo tych kotów zrobić, ale mamy już i tak dużo. Brunatny filtr. Jaskółki trochę porobimy. Pięknie. Dobra. Krew falki. Co ona daje? Zwiększa maksymalne obrażenia miecza. O, to możemy porobić. Jebut. Dobra. Mangusta niepotrzebna. Puszczyk. Regeneracja wigoru w walce. O, proszę bardzo. To już nie można zrobić. Samum. Petarda to jest. Moczy sen, wilga. Gwiazda tańcząca. Podpalenie, gawron. No, sporo mamy tu tych przepisów. O, już nie możemy. To jeszcze jaskółki narobię. Poszło. Pięknie. Jakieś jeszcze potki? Robimy wszystko, co się po prostu tylko da. Dobra, nic się już nie da. Trochę żeśmy... Ile mamy teraz tych mikstur? No, proszę. I ta to mamy asortyment mikstur. I to mi się podoba. Dobra. Okej, okay, tylko teraz chciałbym jeszcze pójść do sklepu i pohandlować z tą... Jak jej to było? Felicją Cori? Właśnie. Tylko jak ja do niej dojdę? Mam tu problem właśnie, który mnie będzie drażnił. Mówią, że ktoś czar rzucił i dziewica padła bez ducha. Co ty pieprzysz, ty krasnoludzie niedorozwinięty? Dobra. Szukamy, szukamy. A jak nie znajdziemy, to trzeba będzie ostro tutaj. A, tu będzie właśnie karczma, do której nie mam zamiaru iść. Zaraz, to trzeba będzie pójść inną drogą. Ale gdzieś tu widziałem, że można z tymi ludźmi handlować i tak dalej. Zaraz znajdziemy, spokojnie. Tu na pewno nic z tym nie ma wspólnego. Jeśli nawet to mógłbym pójść do kopalni. Tylko muszę, wiecie, się już oswoić z Vergen. Dobra, to tu mamy tą kopalnię naszą. Stąd idziemy. What? Wyzionąć to ci mogę zaraz kopniaka na ryj. Jak się nie ogarniesz. Chłopstwo gada, że to sprawka naszego księcia. Nie im takie sprawy sądzić. A ja mnie mam, iż to Henselta prowokacja. O kurde, jakie tu... Co tu się dzieje? Geralt! Yo! Dobrze, że jesteś! Aha. W czym problem? Chłopi gadają, że Stannis maczał paluchy w otruciu Saski. Ja pier... Chcą go zaszlachtować. Nikt nie pilnuje porządku? Skalen Burdon i jego krasnoludy próbują zapanować nad tłumem, ale jest ich za mało. Pokrzyczą, dadzą komuś wiapę i wrócą do chałup. Jak to chłopi? Dureń. To już nie chłopstwo. Mają w dupie orkę. Kurczę. Wychodzi na to, że tym razem pójdzie na ostro. No to się zamknij, jaskier i myśl.
Wysłuchajcie mnie! A dobra. A ty tu czego? Jestem Skalen Burdon. Pilnuję porządku w Vergen. No to żeś upilnował. Gdzieś był jak saskie truli. Dawaj do księcia! Podcepy go! Zamknij japę! Jorvet. O, Jorvet. Jurki. Kto chce wyjść z tego podwórza w całości, niech trzyma łapy z daleka od broni. Mi za jedno, chłopczy pan. Pozabijam wszystkich, jak będzie trzeba. Co tu się dzieje? Sługa, ten co wino roznosił na uczcie, powiedział, że to książę i Olkan od Ruli Saskie. Olkan? Sprawiedliwości chcemy. Chcecie zemsty. To nie to samo. Nam za jedno. Saskia bez ducha leży. A książę truciciel i herbowe pany tylko czekają, by nas na pole zagnać i Henseltowi się sprzedać. Jasne. Nie pozwolim! Łżesz, Kalten. Nikt tu się nie chce sprzedać. A winowajcę trzeba złapać i osądzić według prawa. Waszego prawa? Hmm? I co mu zrobicie? Zapłaci grzywnę? Dostanie klapsa w żyć? My wyrucha mu klapsa damy. Może. Siekierą w gardło. Gdzie ten sługa? Bezpieczny. Skojateli już go pilnują. A czemu to książę siedzi w domu? Czemu się chowa, skoro niewinny? Dość! Pierwszemu, który sięgnie po broń, przestrzelę rękę. Potem polecę w by. Oh, dobra, więcej nas! Nie dacie rady wszystkich! Zakład? Ty będziesz pierwszy. A teraz cofnijcie się. Słuchaj się, Herbeta. Musimy działać szybko. Co zamierzasz? Postraszę ich trochę. Jak będzie trzeba, to upuszczę krwi. Dam ci czas, ale działaj szybko. Długo ich nie utrzymam. Wypytaj chłopów, szlachtę, porozmawiaj z krasnoludami. Może uda ci się dostać do Stenisa. Jeżeli jest winny, na pewno ułożył sobie wiarygodną bajkę. Będziesz wiedział, jak odcedzić ziarno od plew. Idź też do tego sługi, który nagle zaczął śpiewać. Ze wszystkimi nie zdążysz porozmawiać, to pewne. Wieliście. Truciciel dziewic się zna. Dobra, trzeba to zrobić. Nie będziemy robić na razie pobocznych rzeczy. To jak się sytuacja uspokoi. A chłopstwo ze szlachtą zaujmuje coś wybrał, nie? A ten się tak pałęta jak smrad po krasnoludzkiej chałupie. Wygląda, że zgnity kutas. Wiedźminy to ino na pieniądze łasę. Powie, że książę niewinny. Zaraz klejnotów nie będziesz miał na dole. No. Niech lepiej znajdzie naszego, co to słożył u dziewicy, a nie kręci się jak gówno w czerembli. Po księciu trzeba będzie porządek zrobić z możnymi. Za bardzo się panoszą. Kto służył u Saski? Wyciek od borowików. What? On przy winie jaki robił, ale panie temiuje, a siostry i matkę razem zintę. Pokrajać by się za nią dał. A gdzie ten wasz Wicek? W chacie się ukrywa. Panów się boi, wiewiórki go pilnują. Dobre. Kto służył u Dobra. A gdzie? To już było... Książę Stenis stał obok Saski na naradzie. Miał dostęp do piwnicy z winami? A bo to ja wiem! Dużo czego kłapiesz gębą? Książę bogaty pan. Co dla niego podkupić kuchtę, co by wino zatruł? To, że kogoś stać na złote zęby, nie znaczy, że wyrwie sobie zdrowe. O co wam tak naprawdę chodzi? I kto za wami stoi? Chcemy sprawiedliwości! No właśnie, my już nie potrzebujemy, co by którym za nami stał. Sami wiemy, co robić. Jak chcecie ukarać księcia? Jak chłop kury źle policzy, to mu się batogi należą. A z trucicielem? Co zrobić? Zabić! Kraj bez wodza to mrzonka. My już mamy wodza! Dziewica z Edirn! Tylko no nie wiadomo, czy przeżyje. To wybierze mniejszego, co się będzie nadawał. Ile to chłop musi być, bo tylko chłop chłopa zrozumie. I wszystkie ludzie będą równe. Jezu, ale mi się już nudzi do waszych chłopanie. Krawiego gówna nam wystarcza na polu. Nie ludzie niech se szukają nieludziego kraju. Idź ze kupy nasać, kurczę, gówniarzu. Dobra, idę stąd. Bywajcie. Z tymi półgłówkami się nie da dogadać. Co książę zyskałby na śmierci dziewicy? Oj, nie chcę marnować czasu. Witaj. Yo. Sytuacja bez zmian? Póki co tak. Chłopy drą mordy. Szlachta uparcie pilnuje swojego kacyka. I dobrze. Trzeba udowodnić, inaczej to będzie samocą. Dobra, znajdę się teraz tego podejrzanego chłopa. Jest w nader dobrej komitety. Już jesteśmy niedaleko. Quest się rozbija cały czas. Okej, to ty. Tutaj jesteś. Nie znam cię. Cicho bądź. Namieszałeś. Czego się boisz? Nie boję się. Zaraz zrobię z tobą porządek. Nic żem nie zrobił. Mhm. Ja żem nic nie mówił. Nic nie wiem i nic żem nie przestań. Widział. Przestań. Nie chcę ci zrobić krzywdy, naprawdę nie chcę, ale utnę ci rękę, jeśli będę musiał. Nie. Też tego nie chcę. Co widziałeś?
żem słyszał, jak kapłan gadał z księciem. Klecha powiedział, że dziewica to prawdziwa bestyja w ludzkiej skórze. Jaki kapłan? Volkan, ten co go ubili. W takim razie nie sprawdzimy, czy nie wrzesz. Na grób mojej matki, prawdę gadam. Co jeszcze słyszałeś? Mów. No, żem ładził komnatę Saski, jak kapłan przyszedł. Książę miał kwaterę obok. Głośno nie gadali, alem słyszał, jak Klecha powiedział: ty tylko odwołaj służbę z kuchni, nic więcej. Tylko kapłan Olkan mógłby powiedzieć, jak było. Umarli nie są zbyt rozmowni. Ale może co po nim zostało? Jakieś ślady albo co? Może. Dobra. Tak, nikt mi nie masz umierzy. Szczęście, Borowik, kurczę. Trzy, co plujesz? Dobra, idziemy do Cecila Burdona. Wybacz, mój widzu, że się nie zajmuję misjami pobocznymi, ale sytuacja stała się tak napięta, że teraz no, trzeba się zająć tą nieprzyjemną sytuacją. Mapa, my jesteśmy gdzie? Tutaj. O, to trzeba będzie tak pójść. Zakładam, że to chyba będzie właśnie drzwi zamknięte, no ale lipa. Dobra, to trzeba by... Zadajesz się z czarodziejkami? Pewnie, a czemu mnie nie? One są fajne. Tyle powiem. Dobra, trzeba będzie przejść przez ten most. Tu w te drzwi. Proszę bardzo. Nie, nie zgubiłem się. Dobrze idę. Na szczęście. Na całe moje szczęście. A teraz muszę trafić tam, gdzie... Po prostu muszę. Do Cecila Burdonka. Najwyżej potem skończymy odcinek. Dobrze, idę teraz. Chwileczkę. Dobrze, żem poszedł. Dobrze. Czyli nie zgubiłem się. A wręcz przeciwnie. Okej. Aha, że niby teraz muszę tu. Ej, co jest grane? Ha? Ej, no kurczę. Ja chciałem tu po prostu przejść. Aha, dobra. To teraz już dobrze idziemy. Dokładnie. Okej. Okay. Trafiliśmy do właściwego miejsca. Cecil Burdon. Pobudka! Na swojego księcia pana. Ludzie to szalone istoty. Mam nadzieję, że Skalen opanuje ten bajzel. Czego ci trzeba, wiedźminie? Dużo mi potrzeba. Ona potrzebuje pomocy, starosto. Filipa może sporządzić odtrutkę, ale musi dostać magiczny artefakt. A może kwiat paproci? Albo stepującą glistę, co? Słuchaj, ja na magii się nie znam, ale przychodzi mi do głowy jedno miejsce. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze interesowało ono czarodziejów. Mówili, że to bardzo silna intersekcja. Tam szukaj. Tam, czyli gdzie? W lesie za Vergen. Rozglądaj się za ruinami. To miejsce mocy. Raczej go nie przegapisz. Coś taki markotny. Saskia to twarda dziewucha. Wyliże się. Głowa do góry. Dzięki, starosto. Nie, wiedźminie. To ja dziękuję. Ratując tę dziewuchę, ratujesz moje miasto. Okej, okay, dobra. To jeszcze pogadamy. Cecil, znasz kogoś, kto brał udział w wojnie sprzed 3 lat? Ja brałem. Walczyłeś pod Vergen? Ba. Podobno sporo wiesz o samej bitwie. Ten Ramol Henselt, królem zwany, myślał, że u nas żyje banda ćwoków, co to się zesrają ze strachu, jak tylko przeprawi wojska przez rzekę. Dlatego zaatakował Edirn? Według Henselta, górne Edirn to prastare dziedzictwo kedweńskiej korony, które musi wrócić do macierzy. Bezczelny pierdziel. Miał trochę racji. Jak poczytasz historyczne księgi, dowiesz się, że 300 lat temu ta ziemia rzeczywiście należała do Kedwen. Sranie po ścianie. 700 lat temu były tu elfy? A milion lat temu może panowały tu jakieś robaki? Jakby tak patrzeć, to każdy król mógłby się spokojnie wpakować z armią do sąsiada i powiedzieć, że ma do tego pełne prawo, bo kiedyś jakiś jego przodek strzelił do kopa. No dobra, Henselt postanowił zająć górne Edirn. Jak ten Burdon ma gadane? Nie ułatwiasz mi roboty, Cecil. To nie była bitwa, to była rzeźnia. Dokładnie. Jak o tym gadam, wszystko staje mi przed oczami. Nie chcę. We mgle duchy poległych w bitwie toczą walkę. Dobry tekst. Zmieniają się w stwory zwane Draugirami.
Edirnczycy, Kedwenczycy, ludzie, elfy i krasnoludy też. Że też, kurwa, nie mają spokoju nawet po śmierci. Chcę im pomóc, ale muszę się dowiedzieć, jak przebiegała bitwa. Pomóc? To słuchaj. Dzień był ładny. Pierwsza szła bura chorągiew. Wielu z naszych posrało się ze strachu, jak zobaczyli sztandar. Ale my też mieliśmy dla nich niespodziankę. Pod osłoną nocy zrobiliśmy wały ogniowe. Do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że udało nam się orżnąć ich zwiadowców. Gdyby nie ta zasadzka, pewno byśmy dzisiaj ze sobą nie gadali. Pewno w ogóle nie byłoby górnego Edirn. Zdziesiątkowaliśmy burą chorągiew, ale to był dopiero początek. Nas prowadził Seldkirk. Wszędzie, gdzie się pojawił, Kedweny oddawały pole. Jak się patrzyło na jego zbroję, to aż serducho rosło. Wtedy do boju ruszył sam Vandergrift. Spotkali się na środku pola. Koniec końców Vandergrift usiekł Seldkirka. Straszna to była śmierć. Myślałem, że to koniec. I wtedy spadło niebo. Całkiem jakby same gwiazdy postanowiły się zemścić za śmierć wielkiego rycerza. Ogień pokrył całe pole bitwy. Nikt już nie szukał wroga, tylko drogi ucieczki. Tak. Wtedy już nie było wrogów czy przyjaciół. Byli tylko żywi i martwi. Powiadają, że to przez kedweńską czarodziejkę, która chciała się zemścić na Vandergrifcie. I coś chyba w tym jest, bo Henselt kazał ją stracić zaraz po bitwie. Widziałeś pojedynek Seldkirka z Vandergriftem? Stałem dość blisko. Nigdy nie widziałem takiej walki. I pewnie nigdy nie zobaczę. Raz już ze sobą walczyli. Na turnieju rycerskim w Artkeraik. Tam Seldkirk był górą. Napierdalał do mokrości tak, że aż mu miecz połamał. Drugi taki rycerz jak Seldkirk to już się nie urodzi. Vandergrift to się podobno po tym turnieju tak wkurwił, że powiesił kowala, który mu miecz fechtował. Potem zamówił. O Boże, no rage quit, no i no musiał coś zrobić. Tym mieczem wkurzył się i wyżył się na kowala. Vandergrift nie żyje. Nie wiesz, co się stało z jego mieczem? Wiem, a jakże. Saskia go ma. I dobrze. Tylko jej ręka może poskromić nienawiść, jaka jest zaklęta w jego ostrzu. Kiedy pole po bitwie opadły, na żer wyszły hieny cmentarne. Rozdrapali wszystko. Najgorsze jest to, że w całym Edirn nie ma żadnej pamiątki po Seldkirku. Jego brat coś pierdolił, że ma rękawice, ale ługał jak pies. Rozpieprzasz mnie, Cecil. Zdobyliście sztandar Burej Chorągwi? Doborowy oddział Henselta. Żaden Jucha nie przeżył. Domokrążca wysłał ich na pewną śmierć. Potem nawet nie przysłał posiłków. To był potwór w ludzkiej skórze. Żołnierze z Burej to prawdziwe zabijaki były. Siła naszych natłukli, ale na każdego Burasa przypadało 7 żołnierzy Edirn. Nie mieli szans. Zdobyliśmy sztandar. To, co z nich zostało, pochowaliśmy w kryptach za Vergen. Sztandar też tam jest. Wrogów, nawet martwych, trzeba szanować. Będę potrzebował tego sztandaru. Zajebiście. Dzięki, Cecil, pomogłeś mi. Wiem już, czego potrzebuję do zdjęcia klątwy. Pani Eilhart mówiła, że potrzeba 4 artefaktów. No tak. Sztandar symbolizuje śmierć, miecz Vandergrifta nienawiść, ale reszta? Filippa zdobędzie pozostałe. Myślę, że wie, gdzie ich szukać. Oby. Okej. Dobrze. Mamy już trochę misji. Idziemy dalej. Odcinek oczywiście znowu postaram się podzielić na 2 części. Jak to by nie było. Tak zrobię. Okej. Dobrze, ale może już... Nie wiem, sprawdzę w dziennik. Sprawdzę, czy... Coś trzeba by było, rozwój wypadków, iść do krypty Burej Chorągwi. Może pułapek, zobacz szczeliny. To zrobię później, jak już wykonam fabułę, myślę. Źródło mocny, świetnie królewską krew. Aha, to jest w ogóle takie jakby odwzorowane na tej misji. Sztandar. Tu nic. Są te też wzory do znajdzie tam kompana.
ściany mają uszy. Chyba żeśmy zrobili błąd, żeśmy, wiecie, odeszli, bo jeszcze się możemy go zapytać o te wskazówki doma kapłana, bo na pewno ma te informacje, a myśmy po prostu sobie odeszli. Cecil, jeszcze jesteś przydatny. Wiesz, właśnie, gdzie mieszkał kapłan Olkan? Najprościej będzie, jak ci pokażę na mapie. Okej. To jest mniej więcej tutaj. To dzięki. Naprawdę. Pamiętasz o potworach w kopalni? Pewnie. To była epicka misja. Dobra. Mamy już wszystko. Teraz przeszukamy komnatę Olkana. Tak będzie najlepiej. Trzeba najpierw zapanować nad porządkiem w Vergen, które, jak wiecie, się rozprzestrzeniło i to masakrycznie. No chyba, że teraz zrobimy tą misję i zakończymy odcinek. W następnym będziemy już się zajmować tymi właśnie ważniejszymi sprawami. Wejdźmy na mapę i zajrzyjmy, gdzie to mniej więcej jest. Dobra, myślę, że mógłbym to już zrobić spokojnie. Okej, no to pójdziemy tam. Nie ma co. Trzeba już to załatwić. No, nasz kapłan Olkan, czy on nie żyje? Więc trzeba będzie i tak jakoś go tutaj. Chyba teraz właśnie źle idziemy. Nie? A nie, dobrze idziemy. Okej, dobra. Już myślałem, że jest coś nie tak. Jest. Nasza komnata Olkana. Kobieta wod. Emo. Emo. Wiem, że jesteś emo. Dlatego tak siedzisz zapartymi. Dziwna aura. Co do cholery? Łoż ty w życiu. Co tu się stało? Kurczę, masakra. Nic ciekawego. Pewnie. Co tam? Tu jeszcze. O, życie i śmierć białej róży. Trzeba przeczytać tą książkę. Jak chcemy mieć informacje. Aha, aha, dobra. Nie chce mi się czytać. Tu coś jeszcze jest. Jest! Coś żeśmy zebrali. Notatka Olkana. What the fuck? Co to jest? Jakieś gówno narysowane. Dobra, chcę stąd wyjść. Chcę stąd wyjść. Dziękuję. Dobra. A teraz co dalej? Co dalej? Bo ja kurczę nie wiem. Mapa, mapa, mapa. Aha. Okej, dobra. To pójdziemy tam jeszcze. Zrobimy co trzeba. I już po prostu skończymy odcinek. Też będzie miał może coś 40 minut. Zobaczymy. Ale tu coś się działo. Tu było dużo tej interakcji. I to właśnie... powinno być tak w każdym odcinku. Ale niestety tak nie może być też za często. Jak to mamy iść, żebym ja się nie pogubił? A, trzeba będzie znowu chyba górą pójść, nie? Tak coś mi się przynajmniej tylko zdaje. Coś tak powinienem zrobić. No właśnie, to pójdziemy górą. Mówią, że ktoś czar rzucił i dziewica. Zaraz dotrzemy tam, gdzie powinniśmy. Okej, okay. Może gdyby tutaj właśnie, do tego kasztelu. O kurde. Dobrze. Łoż, pizdu! Następnemu, który spróbuje szczęścia, utnę. What the fuck? Lol. Bajaskier zostawił to w powietrzu. Zostawił swoją ludzkie. Co tu się dzieje? Co tu się tak pałęta jak smrad? Po mordzie dostał. Wiedźminy to ino na pieniędzy łas. No, no, no. Niech lepiej znajdzie naszego, co to złożył u dziewicy. Po księciu trzeba będzie. Dobra, aha. Bywaj, żeśmy zrobili błąd. Dawajcie tego kurwa jeba. Co książę zyskałby na śmierci? Inaczej zaśpiewasz, jak ci pogardzę się. Ej, Wiedźminie, a ten co tu się? Wiedźmin! No, po księ... Ale tu nic nie możemy zrobić. Bywajcie. Winę to trzeba udowodnić. Inaczej to będzie samosąd. Edirnski, racja, Edirnski.
A może tu? Chciałbym poznać waszą opinię w tej sprawie. Nareszcie ktoś rozsądny. Przecież to oczywiste, że Henselt przekupił jakiegoś chłopa i ten zrobił, co mu kazali. Ciekawa koncepcja. Pomyślcie sami. Książę nie miał jak tego zrobić. Wino stało ciągle na widoku, jedynie słudzy dotykali dzbanów. A słudzy to kto? Chłopi. Potem ten sam chłop swoich podburzył, żeby na chrybowych i księcia ruszyli. Pomyśl o tym. Aha. Okej. I właśnie teraz coś się stało. Koniec tego bordelu! Ludzie, rozumu trochę. Usiądźcie i porozmawiajcie w spokoju. Dość, żeśmy się nagadali. Dalej, kubaczy. Wyciągnąć księcia z chałupy. Verden to nie kloaka. Tutaj ma być porządek. Pilnuje go Skalen Burdon. Nie ma takiego prawa, co by pozwalało chłopom grozić potomkowi króla. Przestańcie bredzić o tym, kto się urodził na zamku, a kto w chlewie. Osądzić i skazać potrafi byle głupiec. Łatwiej jest oskarżać, niż dowieść winy. Chłopski podsługacz rozpuścił wici, jakoby to książę Stenis targnął się na życie Saski. Dlaczego książę miałby się posunąć do tak podłego czynu? Baczcie, z jak znamienitego rodu pochodzi. Właśnie dlatego. Korony cię w szarzowi zakciewa. Pamiętacie, jak dzielnie stawał u boku Saski w czasie negocjacji z Henseltem? Udawał tylko, że on z nią, liścia morda, żeby orżnąć głupiego chłopa. Ino, że chłopy nie takie durne, jak pany dumają. Sami widzicie, jak chłopstwo nienawidzi księcia. Plują jadem niczym żmije. Uknuli intrygę po to, żeby się go pozbyć. Służący Saski mówił, że... Pytam, gdzie jest ten służący? Skoro ma coś do powiedzenia, dlaczego chowa się jak złodziej? Odpowiedź jest prosta, bo to oszust. Chowa się, co byście go nie zaszlachtowali, kurje syny. Wywiórki go muszą pilnować. I ostatnie pytanie. W jaki sposób książę mógł otruć Saskię? Wiadomo przecież, że wino z beczek jest kosztowane przez sługi, zanim trafi do dzielnicy. To, że nie wiemy, w jaki sposób książę zatruł wino, nie oznacza, że tego nie zrobił. Stenis jest szmata, co się układa, jak wiatr zapieje. Wszystkie to wiedzą. Miałeś dowieść jego winy, a nie obrażać go, kmiocie. A powiedz ta, któren inny by zrobił? Chłopowi zależałoby na krzywdzie panienki? Nigdy! Bo to bez nią takie pańskie psy muszą się z nami liczyć. Kura nie urżnie grzędy, na której siedzi. A chłop nie głupi, żeby podnosić rękę na wybawiciela. Może i chłop tego nie zrobił. Nie oznacza to jednak, że książę jest winny, głupcze. To ja się pytam, kto ma izbę obok Saski, jak nie Stenis? Skąd się biorą wina? Z jego zawszonych piwnic. Kto ma dostęp do kuchni dziewicy? Jaśnie wielmożny książę, kurwi jego ród. Nie ma w Vergen nikogo, co by chciał zabić Saskię. A nawet jakby chciał, to nie ma nikogo, kto by mógł. Chciał, tylko ci mogę pomagać. Mylisz się, Kalten. Kapłan Olkan chciał się pozbyć Saski. Uważał, że jest potworem ludzkiej sprawy. Teraz powiedział, Olkan łaził u nogi Stenisa jak pies. Co ty sobie myślisz, prostaku? Że jak ktoś siada obok zamężnej damy, to na pewno ją chędoży? Kapłan namawiał księcia Stenisa do wzięcia udziału w spisku. A Stenis to jaka bezrozumna znajda? Co to go byle klecha może przekabacić? Olkan dostał, co mu się należało i Henselt mu łeb rozłupał. Teraz na Stenisa kolej naszła. Nie ma dowodów, że książę się zgodził. Kapłan poprosił go o dostęp do kuchni. Znaczy się, nie otruł dziewicy sam? Ino pozwolił, co by ją otruli. To tylko słowa. Za dużo domysłów, za mało dowodów. Nie można nikogo skazać na takiej podstawie. Przyszedł. Jaśnie panie, to niebezpieczne. Nie boję się. Strach to cecha godna pospólstwa, ale nie kogoś, w kogo żyłach płynie królewska krew. Czego się domagacie? Osądzenia mojej osoby? Czy książę to zwykły złodziej, który skradł na targu tuzin jaj? Stoicie przed majestatem książęcym i na niego się porywacie. Są na tym świecie zbrodnie, które można wybaczyć. I są zbrodnie, których wybaczyć się nie da żadną miarą. Tak jak nie można wybaczyć matce, która zabija własne dziecko, ani mężczyźnie, który podrzyna gardło własnego brata, tak nie wolno darować zbrodni dokonanej na tym, którego naznaczyli sami bogowie. Kto podnosi rękę na pomazańca Bożego, ten nie jest godzien stąpać po świecie. Jak dogadał. A ten, co truje dziewicę, to kto?
Po pierwsze, Saskia żyje, zatem nikt nie może mnie winić za jej śmierć. Po drugie, nie macie żadnych dowodów na to, że to ja próbowałem ją zamordować. A po trzecie, zapewniam wszystkich tu zebranych, że nie wyniosę się ponad prawo. Tyle, że sądzić mnie może tylko ona, dziewica z Edirn. Cwany! A jak Saskia nie wydobrzeje, to kto cię osądzi? Wierzę, że uda się ją uzdrowić. Tak, kurwa. Ale gdyby bogowie chcieli. Ja bym jego powiesił zamiast. Zbierzemy konwent mędrców, którzy wydadzą sprawiedliwy wyrok. Dekl. Słowa godne prawdziwego władcy! No. Jam jest bowiem ten, który powinien być dla was wzorem, a moje uczynki niechaj będą płomieniem rozświetlającym ciemności. I co? Japy zamknięte? Prostaki? Bez względu na to, czy książę jest winny, czy nie, przysługuje mu prawo do uczciwego sądu. Co zrobią chłopi, jeśli wydamy księcia w ich ręce? Wysłuchają go? Nie, rozerwą na strzępy. A co będzie, jak raz pozwolimy na samosąd? Zobaczą, że prawa można dochodzić siłą. Kto zaręczy, że nie zechcą się mścić za swoje krzywdy? Prawdziwe i zmyślone. Kto uchroni przed gniewem tłumu tych, których jedyną winą będzie szlachetne urodzenie? I do czego to doprowadzi? Okej, okay. Co teraz? O kurde. A jednak idzie na ścięcie. No niedobrze. Kuźwa. No to chłopi ładnie. Są wściekli. Nie odważyli się na otwarty atak. Ale nie zapomnieli o Stenisie. I nie zapomną. Tak będzie, dopóki Saskia nie odzyska przytomności. Aha, poszedł siedzieć. Dobra. Samą siłą nie utrzyma się porządku. Chyba, że będzie duża. Nie. Potrzeba autorytetu i królewskiej krwi. W tej chwili jej 5 kwart marnuje się w krasnoludzkim lochu. Jest jeszcze Henselt. Pakowanie się w klątwę upiorów to szaleństwo. Łatwiej byłoby wykraść Stenisa. Każda akcja związana ze Stenisem spowoduje zamieszki. Dosyć mam tego szczekania chłopów i szlachty. Saskia to najlepszy wódz, jakiego znam, ale z tą zbieraniną nie pokona armii Henselta. Dlatego wyruszam po posiłki. Dokąd? Na wschodzie czekają w uśpieniu 4 komanda Skojatel. Czas ich obudzić. Zdążysz? Muszę. No proszę. No to poszedł po swoje komando. Stenis poszedł siedzieć. Zdobądź krew Henselta. Dobra. Zakończymy już odcinek. Długi. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No cóż, nie było walki. Dzisiaj Geralt nie wyjął, nie tknął stalowej broni, ale dzisiaj sięgnął po swój rozum i uspokoił miasto Vergen przed powieszeniem Stenisa, no bo tak naprawdę to nie było ona, bo nie mają dowodów na to. To był bardziej jego służący, który gdzieś już chyba zbiegł, albo nie żyje nawet. Dobra, trzymajcie się, na razie. Yo.